Co ja taki jasny? Witam w poniedziałek z kolejnej trasy. Godzina 9:55. My jesteśmy już po dwóch załadunkach. Teraz jedziemy na trzeci. W sumie za Kukiem jestem już od 6:00. Czyli trzy zrzutki dzisiaj. Opole, Legnica i Zgorzelec. To znaczy nie wiem, czy dzisiaj wszystko uda się zrzucić. Nie mam żadnej informacji od spedycji, jak tutaj z terminami, czy to dzisiaj jest wszystko do zrzutki. To znaczy Opole, Legnica na pewno. Zobaczymy, jak to czasowo wszystko wyjdzie. Trzeci załadunek zrobiony w Skawinie. Lecimy do Opola. 2 godziny 25 minut. Na 13:00 tam mamy być. Ogólnie mam taki plan, że postaram się chyba trochę mniej nagrywać w tej trasie, bo potem wracam do domu i mam po prostu tyle ujęć, że montaż filmu, który trwa powiedzmy 20-30 minut, trwa 2 dni po prostu. Ogólnie mam też taki plan, że muszę kupić sobie przetwornicę samochodową, bo na razie nie mam. I chyba będę laptopa zabierał po prostu w trasę. W sensie jak będę kończył dzień, no to będę montował na bieżąco, zgrywał materiał i na bieżąco montował, tak żeby na weekend film był gotowy. A co z tego wyjdzie, to się okaże. Na noc w Zgorzelcu. Oj. Tutaj wszystkie parkingi, nawet te na stacjach benzynowych, są płatne. 16 zł, żeby móc stać na stacji 12 godzin. Chcę mieć rano ten komfort, że po prostu, żeby mieć łazienkę, etc., etc. No nie? Jesteśmy przy granicy z Niemcami, więc może to dlatego większość stacji tutaj to takie, powiedziałbym, kompleksy, gdzie macie, wiecie, i stacje, i restauracje, i kantor, i parking płatny. Wyrzuciłem te 16 zł, żeby móc po prostu spać na stacji, a nie na jakimś dzikusie. Udało się zrobić te 3 zrzutki. No i co? Trzecia poszła też całkiem sprawnie, szybko, fajny, miły koleś. No a teraz już chillujemy. Nie wiem, co z jutrem. Jutro dopiero będę wiedział, gdzie jadę, co i jak. Na razie nie ma ładunku żadnego. Stąd niby muszę się zawinąć koło 7 rano, no ale zobaczymy, jak to będzie. Bo te 16 zł zapłaciłem za 12 godzin. A jak nie, no to się gdzieś przestawimy. Tak, żeby nikomu nie przeszkadzać. Dobra. No to na razie. Dzień drugi. O, w sumie to 9 rano. Nikt się nie odzywa, nie wiadomo co i jak. Ja się już wyleżałem, wyspałem. Więc stwierdziłem, że zamiast zamulać, to chyba skoczę do Lidla na jakieś zakupy. Bo jest tutaj 1,5 km stąd. No tak naprawdę nie wiadomo, kiedy oni się odezwą, o której godzinie coś wpadnie.
Muszę nawet jakoś zaplanować tą trasę, tak? Dobra, także wtorek, 20 września. Jesteśmy w Zgorzelcu cały czas. No i zobaczymy, jak się sytuacja rozwinie. Kurde, jak tu fazowo te domki wyglądają. Jakie dziwne dachy, takie półokrągłe. Już tak, kurde, trochę jak w takich Niemczech tutaj. Zakupki zrobione. Akurat zdążyłem zjeść śniadanie. Tak patrzę, bo policja tutaj przyjechała na parking pod Lidla. Przyjechałem zjeść śniadanie. Boże, zrobiłem zakupy, zjadłem śniadanie i wpadło zlecenie. Akurat jedziemy do Żagania, czy miejscowości Żagań. Godzina drogi i rozładunek mamy jeszcze, nie wiem gdzie, nie sprawdzałem. Godzina 10 prawie. No to zaczynamy pracę na dzisiaj. W ogóle fajna miejscowa pod tym Lidlem. Jak będę drugi raz w Zgorzelcu, to będę o tym pamiętał. No taki parking na spokojnie i przed sobą macie Lidla, a za sobą macie stację BP, więc w razie potrzeby skorzystania z Za 400 toalety metrów na rondzie czwarty zjazd. też jakby wszystko da się ogarnąć. Dzisiaj start pracy o 10, więc pewnie pojeździmy trochę dłużej niż wczoraj. Wczoraj tam teoretycznie już o 18 powiedzmy, że byliśmy wolni. Chociaż też nie jest to reguła, nie, niekoniecznie musi tak być, że będziemy jeździć dłużej. No ale choćby nawet, to zakupy mam zrobione. Zakupy to myślę, że już starczą mi do końca wyjazdu, czyli na dzisiaj, na środę i na czwartek. Mam już zakupy z głowy. Tam za tymi drzewami, parę kilometrów dalej, są już Niemcy. Tutaj pewnie grzybiarze. Następni grzybiarze. Kurde, zastanawia mnie, czemu tu jest taka jakaś jakby wstęga rozciągnięta. Jakaś granica czy co?
jakiegoś miejsca na spanie. Znalazłem niby jedną stację, ale jest totalnie beznadziejna, nie da się tam stanąć. Jadę teraz na drugą. Ewentualnie jak też będzie lipa, to jeszcze widziałem, że jest dino. Ale wolałbym na stacji spać, tak żeby mieć łazienkę, nie? Jestem w miejscowości Czersk. Czersk. Jakaś taka mieścinka. No i zobaczymy, za 500 metrów ma być ta stacja, zobaczymy. A zresztą pokażę, zrobimy to na żywo. Czy tam się będzie dało kimać, czy nie? O, jest Lidl. Jest Lidl i jest Orlen. A coś to pod Lidlem. W najgorszym wypadku. Czy gdzie tu się wjeżdża? Miejsce docelowe jest po lewej stronie. Tu też taka stacja, kurde, mała. Ale może gdzieś bym się tu przytulił. Dobra, jak mi się uda gdzieś zaparkować, to jeszcze włączę kamerę, a na razie muszę się wyłączyć. Na razie tak to wygląda. Tak, nazwijmy to wstępnie. Jakiś taki kompleks. Właśnie Biedronka, Lidl, stacja. Tu jakaś galeria. Tu osiedle blisko. Dobra, idę się tu przejść, zobaczyć jak to wygląda. A gdzieś chyba na tym parkingu zostanę. Tak, żeby nikomu nie przeszkadzać. Tylko też, żeby mnie kurwa nikt nie zablokował. Muszę tak stanąć. Muszę pomyśleć nad tym jeszcze. Tu jest Lidl. Tu jest stacja. Tam jest Biedra, tu jest jakaś galeria. Deszczyk pada. A ja stoję tam, za Lidlem. Mówię, nie chcę, żeby ktoś mnie stąd wygonił. Bo chcę móc się na spokojnie kimnąć. Jest jakiś tutaj mały taki kącik prywatny. No, powinno być ok, no. Rano się postaram obudzić w miarę wcześniej. Żeby też, mówię, nikt mnie tu nie przyblokował, tylko żebym mógł tutaj wyjechać spokojnie, potem stąd. Kurde, wydaje mi się, że mam trochę mało powietrza z przodu w lewym kole. Ale na szczęście jest stacja blisko. Powinien być kompresor. Także taki oto dzień pracy na dzisiaj, dosyć luźny, no bo wystartowaliśmy o 10, a w sumie o 17.30 już był, że tak powiem, postój. Dzwoniłem do tej firmy, w której mam się rozładowywać i oni według Google'a są czynni od 7, ale facet powiedział mi, że rozładunki są już od 5. Jakbym chciał, to mogę podbijać od 5. No ale spedycja napisała, że rozładowujemy się o 8. Także no mam czas. Mam czas na wszystko. Więc jest naprawdę git. Dobra, to by było chyba tyle na dzisiaj. Ja już się wyłączam. Przejrzę sobie tutaj materiały na aparacie z dnia dzisiejszego. No i odezwę się jutro rano. Także... Witamy we środę, a więc dzień trzeci. Ja jestem już po rozładunku, tak naprawdę jest godzina 8.20. Do tej firmy, gdzie się zrzucałem, to dosłownie 5 minut jazdy stąd. Także jestem już zrzucony. Myślałem, że od razu dostanę jakiś adres załadunku i od razu stamtąd gdzieś polecę, no ale wróciłem w to miejsce, gdzie spałem. Także zaraz biorę się za śniadanie.
pójdę jeszcze wywalić śmieci. No i co, wczoraj wieczorem miałem też nieciekawą przygodę, dlatego że widzieliście, że jakby trochę zeszło mi powietrza z koła lewego, z przodu. No i później, nie wiem, koło 22 może, wyszedłem jeszcze raz z samochodu, no i tego powietrza było jeszcze mniej. Więc jest jakiś problem, na szczęście jest tutaj blisko stacja i kompresor, więc dopompowałem. No i dzisiaj rano wygląda, że wszystko jest ok. No. Nie wiem, czy coś wbiłem w to koło, oglądałem to, nic tam nie widzę. Mam nadzieję, że uda mi się dojechać do domu bez zmieniania, a w weekend pojadę do wulkanizatora i sprawdzimy, bo no jeżeli schodzi powietrze, no to ja nie chcę tak jeździć, no nie, tylko jak jest dziura, no to trzeba ją załatać i tyle, no. Żeby można było na spokojnie sobie jeździć. Dobra, biorę się za śniadanie i czekamy na info o załadunku. Through the convention, your central Virgo fence is carefully the wind tunnel. During a 16-minute session of Jensen in... No i co, stoimy już pewnie z godzinę. A, godzinę. I cisza. Także w międzyczasie małe porządki w samochodzie udało się ogarnąć. No i czekamy dalej. Gdzie to nas dziś poniesie? Słuchajcie, w końcu jedziemy. Staliśmy od 8.20. O 8.20 wróciłem z powrotem na to miejsce, w którym spałem po rozładunku. I wyjeżdżamy o 12.00, więc prawie 4 godziny stania i czekania na zlecenie. Jesteśmy na Kaszubach. Lecimy w stronę Gdańska i widzicie, tutaj wszystkie miejscowości mają tak jakby w dwóch językach podaną nazwę, czyli tak jakby po polsku, no i nie wiem, po kaszubsku. Nie wiem, czy dobrze mówię. Wczajcie to. Okolice miejscowości Borsk. Jeżeli ktoś kojarzy. Kurde, ile tutaj jest agroturystyki. Nie no, fajnie by tu było kiedyś przyjechać tak na parę dni, połazić po lasach. To są bory tucholskie. Tak jakbyście jechali z Bydgoszczy do Gdańska. Mniej więcej w połowie drogi teraz jestem. W tych klimatach. Albo może trochę dalej niż połowa drogi. Czyli bory tucholskie, Kaszuby. Zwiedzamy tutaj leśne tereny. Będzie trząsło, bo akurat droga jest taka, nie inna. Kurde, jakie te lasy są zajebiste tutaj, naprawdę. No, ludzie chodzą, grzyby zbierają. Co 50 metrów stoi samochód, dosłownie. Piękne są te lasy, ale podejrzewam, że ciężko będzie to oddać na filmie. Ciężko to tak nakręcić. Musiałbym się zatrzymać i porobić parę przebitek, żeby to pokazać. Ale naprawdę bory tucholskie na propsie. No i do załadunku zostało 15 minut. Jesteśmy niedaleko Gdańska, bo niedawno miałem znak Gdańsk 50 km. Już wiem, gdzie będą zrzutki. Pierwsza będzie w Sierpcu, miejscowość Sierpc. Gdzieś niedaleko Torunia, z tego co widziałem. Potem Łódź i Wieruszów, a Wieruszów to jest Dolny Śląsk chyba.
Na pierwszą zrzutkę nie dolecimy teoretycznie na czas, bo będziemy 17.20 albo 30, a tam jest do 17, ale zadzwoniłem, no i na szczęście się udało, będą czekać na mnie, więc to, że uda się to zrzucić, myślę, że może rzutować jutro na to, że będę wcześniej w domu, bo ja zrzucę to dzisiaj, podjadę sobie pod drugą zrzutkę już, prześpię się i jutro od rana zrobimy dwie zrzutki, myślę, że do 10. No i oby się udało jak najwcześniej załadować tą Biedronkę, bo tak zakładam, że dostanę Biedronkę. I dzięki temu, że uda mi się to zrzucić dzisiaj, ten sierpc, będę miał mniej do roboty jutro. I szybciej będę mógł tą Biedronkę załadować i polecieć w stronę domu, no nie? Więc tak jak mówię, to, że dzisiaj uda mi się to zrzucić, być może sprawi, że jutro będę ze 2 godziny wcześniej w domu. Mam taką nadzieję przynajmniej. Dlaczego warto tu przyjechać? Zrzutka w Łodzi zrobiona już praktycznie godzinę temu. No i była taka śmieszna sytuacja, bo kazali mi stanąć. Ja myślałem, że ja od razu z tej Łodzi polecę na tą trzecią zrzutkę, czyli to jest miejscowość Wieruszów. No ale kazali mi stanąć, że będą szukać ładunku na Kraków. Że niby z Łodzi łatwiej znaleźć coś na Kraków. No więc stanąłem na stacji. Nie minęło 5 minut i kazali mi jednak jechać na ten rozładunek, bo podobno znaleźli coś na Kraków w bardzo bliskiej okolicy tamtego właśnie ostatniego rozładunku. Także zmienia się to jak w kalejdoskopie wszystko. Godzina drogi tam została. Także 9.35 mam tam być. No jakby się udało w miarę szybko coś załadować na Kraków, no to myślę, że naprawdę o fajnej godzinie mógłbym być dzisiaj w domu. Miejmy nadzieję, że tak będzie. Wyjeżdżamy z ostatniej zrzutki i mamy dosłownie 12 km na załadunek i towar jedzie do miejscowości Pcim, czyli pod Kraków. Także no zajebiście, bo jest godzina 10. Ładujemy to za 15 minut. No i lecimy do domu, można powiedzieć, nie? Tam potem z rozładunku do domu będziemy mieli godzinę jazdy, więc zaraz jak to załaduję, to zobaczymy ile będzie dojazdu do Pcimia. Jesteśmy już na załadunku. Jakiś zakład wytwarzający meble. No, będzie
będziemy jakąś maszynę wieźć. Maszynę do obróbki drewna. Zaraz z tym wyjadą i będziemy rozkminiać, jak to włożyć najlepiej. A ja sobie idę sprawdzić, ile będzie dojazdu na rozładunek. Słuchajcie, ja już jestem chwilę czasu po tym załadunku w tej fabryce mebli. No i zaraz tylko jak wyjechałem stamtąd, no to wyszło trochę zawirowań, bo myślałem, że jadę od razu na rozładunek, tak, czyli do Pcimia pod Kraków, a stamtąd do domu. No ale się okazało, że wpadł jeszcze do ładunek, dosłownie pudełko, mam to tutaj w kabinie nawet. I jedzie to do Rudy Śląskiej, do serwisu Iveco Mandaw. Natomiast gość przez dobre 20 minut nie mógł się gdzieś tam dodzwonić i nie mógł ustalić, czy to na pewno to pudełko, czy to na pewno ten adres i tak dalej, i tak dalej. Jak już ustalił, to wyszło, że nie ma listu przewozowego. Dzwonili do mnie, żebym wypisał swój, w sensie, no, żebym samemu wypisał list przewozowy. To też zeszło tam, powiedzmy, to nie wiem, 7 minut. No i finalnie małą, głupią paczkę straciłem tam z 35 minut. Więc podejrzewam, że Pcimia nie zrzucę już dzisiaj. Bo myślę, że gdybym nie robił w ogóle żadnego doładunku, ani rozładunku dodatkowego, to dotarłbym tam na styk. Myślę, że po 15, a firma była do 15.30 chyba. Więc no na ostatni moment bym tam dojechał. A teraz, w momencie, gdy straciłem już dobre pół godziny, plus jeszcze muszę zajechać na ten rozładunek, tak, wjechać gdzieś tam pewnie w miasto, to też zejdzie i też stracę, więc podejrzewam, że nie ma szans tego dzisiaj zrzucić. Także przestoi to pewnie u mnie pod domem przez noc do jutra rana. No i jutro rano czeka mnie tam wyprawa na zrzutkę. Więc podejrzewam, że zrzucimy tą Rudę Śląską, no i uciekamy do domu. Godzina 50 drogi tam, mamy tam być na 13.50, więc w domu może będziemy gdzieś o 16. Także takie to dzisiaj zawirowania, ale nie ma co narzekać, tak się cieszę, bo jest czwartek. Mega szybko zleciał mi ten tydzień. Czekali na mnie, także tutaj taki widok ma, będzie fajny.
jutro piąteczek. No i zobaczymy, co piątek przyniesie. Ja się już chyba żegnam w tym vlogu z wami. Taki oto to był tydzień, właściwie to 4 dni z życia kierowcy busa po kraju. Także na razie, do następnego.